Witam wszystkich. Teraz drugiego żółtego już odbiłem w koronie. Przed chwilą mi go brał jastrząb. No. Brał żółtego. Było blisko, wam powiem, to niesamowicie. No, chcą się chować, już prawie go, już go skubać chciał. Od razu. Ciekawe, czy ta nowa żałobniczka jest w takim razie, jak tak się tak pogonił. Siedzi, wam powiem, o dziwo, masz. Brał go, na szczęście. Nie wiem, że jutro kolego będzie filmik, tam z kołem, w ogóle gołębia sąsiadów skubał. Ale zobaczcie, tam w krwi jestem. Skurwysyna dobije to. Zobaczcie, skurwysyn jebany. Pedał. Szmata kurwa jebana. Kurwa, jeszcze chciał go zabrać, jakby to był duży jasno, to by go zabrał mi. Jeszcze zabrać go chciał, skubany. Jebany. Az, jaki zmęczony. Ale obliczka na szczęście nowa jest, na szczęście, bo kurde, jakby ją wziął, to... Jezu, żółtego mi prawie zabrał. Do pary, to... Ja bym mógł się w dupę pocałować, wam powiem, z żółtymi. To jest jedyny samiec, jaki jest. Bo był drugi, no to drugiego wziął. Ładnie się kiwał. Już prawie mu się wyrwał, ale go złapał i mu się wyrwał, ale drugi raz go złapał i... Najważniejsze, że żałobniczka wcale tak dobrze nie lata, jak miała chodzić. Jak pan Andrzeja samiec od niej, pan Andrzej wziął od niej samca. Tak samo, zobaczcie, cały w krwi jestem. Odbiłem tego gołębia, tu jakiś przyszedł teraz, coś przyszło, dzikus. A nie ma w ogóle, że tylko tego pocztowego nie ma, bo lot robiłem. Winer ludzki wrócił z takim kokiem, ten winer, ten stargus dostałem. No na szczęście żółty jest. Na szczęście, jestem dumny z siebie samego, że go uratowałem. Jeszcze żałobniczka została, no już. Skurwysyn od razu go skubał. Widziałem od razu, że już łbem mu się wbijał już. Jaka jebana kurwa. Opowiem. Oj. Było blisko, wam powiem. Już by był jego. Już by był jego, ten żółty. Sąsiadowi jeden jasł skubał na podwórku. O, wynosi. Zobaczcie, go wynosi. Tu wynosi. Wynosił, widzieliście? Już wynosił. Wynosił już mu, o. Biedny gołąb, prawie go zabił. On dosłownie był w szoku, ten gołąb nawet się nie mógł ruszyć. Od razu rzuciłem się na niego jak jakiś kot. Boż by mi uciekł, a nie chciałem, żeby się nawet poderwał lepiej. Buda. No i tu se przeleciał. Buda grosiak i kończę film, widzowie, cały w krwi jestem, kurtka cała w krwi, dosłownie bym kogoś zamordował. Szok dla mnie, osobisty dla mnie jest to bardzo szok. Brał mi żółtego, no. Cieszę się, że przeżył. Dobrze, że przeżył, bo kurde. Dobra, pozdrawiam was wszystkich i cześć.